W minioną niedzielę w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury odbyła się kolejna galafinałowa konkursu MISS Skażyska 2018. W tym roku do konkursu przystąpiło 12 pań. Ostatecznie jury, w skład którego wchodzili m.in. Łukasz Żuchowski, prezes Zarządu Skarżyskich Wodociągów, Katarzyna Michnowska-Małek, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Natalia Tusznia, miss Skarżyska 2017, Klaudian Gongoc, mis województwa świętokrzyskiego 2018, i Zbigniew Lisowski, przewodniczący jury, uznało za najpiękniejszą mieszkankę Skarżyska Aleksandrę Żłobecką. Zwycięstwo w konkursie daje jej możliwość rywalizacji o koronę najpiękniejszej mieszkanki województwa. Świętokrzyskiego swoją misję wybrała również publiczność, podobnie jak Jury wybrała wspomnianą Aleksandrę. Niedzielny wieczór i samą galę poprzedziły kilkutygodniowe przygotowania do niej. Nie brakowało sesji zdjęciowych i promocji poszczególnych kandydatek prób choreograficznych. W części artystycznej wystąpił zespół Remfaza Karla oraz Dominik Żak, akordeonista ze skarżyska. Imprezę, której organizatorem była firma Euromedia i Miejskie Centrum Kultury poprowadzili Klaudia Jaworska i Jacek Bieda.